Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Bogatynia na rok 2019. Jest to projekt numer 96. Oż kurczę, no. Widzisz to? Już. Nie widzę pytań ani uwag. Dostaliście Państwo, jednak są, tak? Widzę. Pan Krystian Bajsarowicz, bardzo proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Panie Burmistrzu, Panie Burmistrzu. Ja akurat mam tu takie pytanie do Pani Burmistrz. Czy gmina w sensie urzędu i jednostki podlegające boryka się z takimi rzeczami jak zakupem komputerów, papierów, oprogramowania w urzędzie tutaj? Czy tylko proszę powiedzieć mi tak, czy nie, bo żebym wiedział dokładnie. Pani Burmistrz weszła dopiero. Pani Burmistrz, jesteśmy w takim punkcie jak projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Bogatynia na rok 2019. Projekt ten został przygotowany przez... Tak, pani... Dotyczy to sprzętu. No tak, tak, oczywiście. No, sprzętu biurowego, artykułów biurowych, jak i papierniczych. Aha, rozumiem. Naczelnik odpowiada, wczoraj było też spotkanie z naczelnikami, każdy odpowiada w swoim. Rozumiem. Więc są oszczędności wszędzie tam niezbędne, tylko. Oczywiście, rozumiem. Bardzo dziękuję Pani Burmistrz. No to więc teraz mam pytanie do Pana Balcera. No mamy projekt numer 96, tak? W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W punkcie 11.2 finansowanie zadań ze środków programu wskazał Pan, że do realizacji potrzebne są komputery, oprogramowanie, pomocy biurowe i tak dalej. Zatem w jaki sposób zrealizowanie tych zakupów wpłynie na minimalizowanie alkoholizmu w naszej gminie? Jakie zostaną uzyskane efekty tej realizacji programu wskazane w punkcie 12 tego programu? I jeszcze mam pytanie też do Pana również, Panie Balcer. Na podstawie jakich dokumentów ustalił Pan, że w Bogatyni w otoczeniu problemów alkoholowych żyje około 4750 osób, to znaczy o 20% społeczności lokalnej? Interesują mnie dowody i fakty. I na podstawie jakich dokumentów ustalił Pan, że w Bogatyni problem alkoholowy dotyczy 500 do 750 osób? Proszę nie opierać się o potencjalną statystykę, tylko o fakty. Już zadam może jeszcze jedno pytanie, bo jeszcze mam tutaj szereg, ale nie będę już więcej zadawał. I jeszcze ostatnie pytanie. W jakiej wysokości jest ustalony budżet na 2019 rok na prowadzenie działań mających na celu zwalczanie alkoholizmu w gminie? Bardzo dziękuję za te pytania, ale chwileczkę. Wniosek opracował pan Przemysław Błaszczyk, który jest podinspektorem, natomiast pan Adam Balcer pełni funkcję pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i witam pana na sesji dzisiaj tutaj. Prosiła mnie jeszcze o głos pani burmistrz, a wiadomo, burmistrz ma zawsze pierwszeństwo, szanowni radni. Jest. Ale w tej chwili mamy blok. Także jest. To ja się bardzo z tego cieszę, że jest. Pani burmistrz, ja się bardzo z tego cieszę, że są na to pieniądze. Bardzo fajnie. Ja się naprawdę bardzo cieszę. Oddaję głos panu pełnomocnikowi. Bardzo proszę. Już, proszę. Pani Przewodnicząca, Państwo Burmistrzowie, Państwo Radni, Szanowne Audytorium. Odpowiadając na pierwsze pytanie Panu Radnemu, tutaj faktycznie punkt 11, podpunkt 2. Koszty obsługi zadań programu realizowane będą przez Wydział Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych. W tym m.in. doposażenie stanowisk pracy poprzez zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem,
artykułów biurowych i papierniczych, sprzętu biurowego i literatury i czasopism. Tam te wszystkie rzeczy wymieniłem. Proszę Państwa, no żeby ośrodek uzależnień mógł działać, to musi mieć papier Noxero, to musi mieć drukarki i musi mieć inne rzeczy. To jest jakby naturalne. To nie jest tak, że my nagle kupimy 10 komputerów i 10 drukarek, tylko żeby realizować pewne zadania, to musi być sprzęt. I ten sprzęt będzie jakby finansowany, bo tak nam pozwala na to ustawa, tak? I ten będzie finansowany z tego programu. Bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja mam tutaj pytanie do pana pełnomocnika. Pan się podpisał pod tym dokumentem, jednak czytając go tutaj mam, tu mówimy teraz o uchwale 96. Na stronie 7 jest takie stwierdzenie, że ponadto do ważniejszych podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w obrębie gminy należą, i tu są wymienione, między innymi wśród nich zostały wymienione zakłady bawełniane DAL S.A. Jestem ciekaw, gdzie te zakłady występują, bo pod w Krajowym Rejestrze Sądowniczym rzeczywiście oddział tego zakładu występuje. Jest to zakład w Głuszycach bodajże, a podany adres to jest ten plac koło budynku miasta inwestycji, tak? To jest ten plac, no to tam to jest dla mnie jako błąd w tym, co mamy tutaj przegłosować. I tak samo, jeżeli chodzi, jesteśmy dalej na tej samej stronie, punkt 4.2.1, dostępność napojów alkoholowych. Ogółem na terenie miasta i gminy Bogatynia funkcjonuje 66 punktów sprzedaży alkoholu, w tym wymienione, z czego wynika, że na jeden punkt sprzedaży przypada na 264 mieszkańców. Jeżeli tą liczbę 66 punktów pomnożymy razy 264, wychodzi nam, że mieszkańców miasta i gminy Bogatynia mamy 17 424, czyli bliżej bym się oscylował, że to są mieszkańcy miasta, a nie miasta i gminy, także to jest kolejny błąd tutaj zapisany w tej uchwale, także proszę o skorygowanie tego. Dziękuję. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za uwagę. Faktycznie, wie pan co, no to miało być jeszcze przedyskutowane na Komisji Zdrowia, nie zostało, więc na pewno ten błąd naprawię. Dziękuję. Czy są jeszcze uwagi? Są jeszcze uwagi, ale nie zgłasza się pan, więc ja nie widzę. Pytam dlatego. Mogłabym no nie pytać, nie, bo nie widzę. Bardzo proszę. Pan Krystian Bajsarowicz. Drugi raz pan już. Oczywiście, pani przewodnicząca, drugi raz, bo na moje pytania pan Balcer nie odpowiedział. Na podstawie jakich dokumentów ustalił pan, że w Bogatyni problem alkoholowy dotyczy od 500 do 750 osób? Proszę nie opierać się na statystykach, tylko na faktach. Skąd pan to? Już mogę pani? Tak, tak, bardzo proszę. No, panie radny, ja wskazałem w tym punkcie, że tak naprawdę to są dane opracowane przez Państwową Agencję Rozwiązania Problemów Alkoholowych. Tutaj nie ma faktów, takie rzeczy się szacuje, nie da się podać tak naprawdę bezpośrednio. To są fakty, czyli badania czy szacunki robione przez Państwową Agencję Rozwiązania Problemów Alkoholowych są danymi, więc ja nie umiem inaczej panu na to pytanie odpowiedzieć. Bardzo dziękuję. Krystyna Dudziak-Piwowarska, proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, nie odbyła się komisja do spraw zdrowia i socjalnych, dlatego że no, terminy, w jakim dotarły te materiały, to były tak krótkie, że no nie dała. Jedynym dniem, którym można było tam obradować, był poniedziałek. I obdzwoniłam radnych i kworum byśmy nie mieli. Więc no dlatego nie ma tutaj opinii komisji i nie zostało to przedyskutowane na komisji. No właśnie, i co w związku z tym państwo proponujecie, bo pomimo, że sesja została zwołana w ustawowym terminie, no komisje niestety się nie zebrały i ja jako przewodnicząca nie mam na to wpływu i teraz przystępujemy do głosowania, rozumiem, tak? Ja jeszcze, jest jedna rzecz. Wiceprzewodniczący, bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, szanowni radni, państwo burmistrzowie, ja powiem tak, że sesja może być zwołana w trybie ustawowym, tylko że materiały na tą sesję też powinny być przygotowane w trybie ustawowym. Więc jeżeli zwołujemy sesję w terminie ustawowym, to w punktach wpisanych w porządek sesji powinny być już przygotowane i dostarczone dokumenty, które powinny być przekazane do komisji problemowej. Więc my dostaliśmy dokumenty, jeżeli chodzi o ten materiał. No, oczywiście. Oczywiście, panie wiceprzewodniczący, nigdy nie zwołuję sesji, jeżeli nie mam na biurku gotowych dokumentów, które są od razu z momentem zwołania sesji przesyłane radnym do wiadomości. Także dlatego to powiedziałam na początku, że dopełnione zostały wszelkie. Ja rozumiem, że jest, no każdy z nas ma dużo obowiązków, no akurat tym razem komisja się i też rozumiem przewodniczącą Komisji Zdrowia. Ja powiem tak, nie brnijmy, pani przewodnicząca, bo ta sesja dzisiejsza została zwołana w takim trybie, gdzie nie mieliśmy dokumentów dotyczących wszystkich spółek, a mieliśmy dyskutować nad spółkami. Więc nie będziemy brnąć w to, czy są dokumenty, czy ich nie ma. I wszystkie spółki były, tylko że dzisiaj trafiły, więc nie mogliśmy dyskutować. I to jest jedna rzecz. Jeżeli mamy się traktować poważnie, to dzisiaj dostaliśmy materiały dotyczące TBS-u i GP. I no to aktualizacja czy nieaktualizacja, te dokumenty powinny zostać dostarczone w komplecie, żebyśmy mogli nad nimi dyskutować. I jest jeszcze jedna rzecz, nie wiem, kiedy te dokumenty dotarły do Biura Rady. Wiem, że pani przewodnicząca dzwoniła do mnie bodajże w poniedziałek z zapytaniem, czy odbędziemy Komisję Zdrowia. Powiedziałem, że mnie nie będzie, wczoraj byłem w Bełchatowie i nie było możliwości fizycznie, bo nie było problemu spotkać się i przedyskutować, gdybym był na miejscu. I to jest taka tylko uwaga, że jeżeli są dokumenty, to wtedy możemy nad nimi dyskutować. Jeżeli tych dokumentów nie ma, to nie możemy nad nimi dyskutować. Na proste. Dziękuję. No, mówię, że dokumenty powinny być wcześniej przygotowane. Akurat jesteśmy w punkcie projektu uchwały numer 96.2019. I akurat te dokumenty, panie wiceprzewodniczący, dotarły w terminie. Także głosu... Nie dotarły w terminie, no na miłość boską. Jest biuro rady. Pani z biura rady może potwierdzić, że zostały wysłane w momencie zwołania sesji. O ten projekt, tak? Mhm. Z porządkiem obrad. Może pani przynieść wydruk, tak? I wtedy potwierdzimy. Mhm. Piątek był na strzelkach. A potem była sobota, niedziela, wiadomo. W poniedziałek próbowałam zebrać radnych z tej komisji. No niestety nie było to możliwe. W związku z tym no, nie mówić nie. Radny Szatkowski. Pan radny Szatkowski, bardzo proszę, a pani z biura rady ja właśnie w tej sprawdzi, kiedy dotarły dokumenty. To znaczy, to praktycznie o niczym nie rozstrzygnie. Proszę państwa, trzeba sobie zadać pytanie. Jedno. Czy ta uchwała wstrzymuje jakiekolwiek działania, załóżmy, czy wydatkowania pieniędzy, czy procedury? Bo jeżeli nie, to możemy to przenieść na następną sesję, kiedy komisja się... A jeżeli tak, to będziemy po prostu robić... Jeżeli trzeba uzupełnić jakieś informacje, to korzystajmy z tego, jeżeli trzeba to zrobić. A jeżeli nie, no to zdjąć, tak? Bardzo proszę, pan dyrektor. Pani przewodnicząca, państwo burmistrzowie, szanowni radni. No, nie ukrywam, że przegłosowanie dzisiaj tego programu jest bardzo ważne, dlatego że mamy... I tak już czerwiec, więc aby realizować pewne zadania związane z gminnym programem przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkomanii,
Musimy mieć też programy, proszę Państwa, bo to jest podstania, to jest legitymacja do wydatkowania środków i tam są określone te wszystkie działania, które chcemy realizować. I odwlekając te działania profilaktyczne w czasie, to trochę nam utrudnia sytuację, tak? Jeżeli jest to możliwe. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radnym, którzy przeczytali za uwagi, bo faktycznie, jeżeli jest jakaś pomyłka, to ją poprawię, więc dziękuję za czytanie. Bo tak jak wcześniej mówiłem, chodzi o to, żeby ten program był przedyskutowany, przeczytany, dlatego do Państwa trafił. Ja myślę, że pozostałe te części, jeżeli Państwo się zapoznali, jeżeli chodzi o te działania profilaktyczne, no to one są zgodne i tutaj chyba nie ma żadnych zarzutów. Szanowni Państwo, no mam potwierdzenie. Wraz z momentem zwołania sesji materiały zostały przesłane. Proponuję głosować, jeżeli uchwała nie przejdzie, wówczas pochylimy się nad nią kolejny raz. Chciałam tylko zauważyć, Szanowni Radni, że to nie ja ustalałam porządek pracy naszej rocznej. Wszyscy wspólnie ustalaliśmy. Bardzo proszę, to jest moja prośba do Państwa radnych, ale również do wszystkich kierowników jednostek i wszystkich osób, które wnoszą projekty uchwał. Program ustaliliśmy sobie bardzo ambitny i żeby go zrealizować, naprawdę jedna sesja w miesiącu nie wystarczy. Chcieliśmy pracować intensywnie, dlatego materiału jest bardzo dużo. Założyliśmy dwumiesięczną przerwę, lipiec, sierpień. Ja jestem od organizacji sesji i naprawdę pilnuję, żeby wszystkie po kolei punkty, jakie burzliwie tutaj na tej sali założyliśmy, aby były realizowane. Także Szanowni Państwo, troszeczkę wiem, że jest gorąco, wiem, że lato się zbliża wielkimi krokami, gdzieś jest spowolnienie może prac naszych, ale niestety, jakieś obowiązki tutaj na nas ciążą. Pani wiceburmistrz, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, szanowni państwo, prosiłabym o przegłosowanie, bo odkładanie na następną sesję, to już i spółki są odłożone i później będzie i później zaraz są wakacje, więc nie wiem, ile tych sesji musiałoby się jeszcze odbyć, a w sumie ten program się nie zmieni, on jest przygotowany. Zbliżają się również wakacje, z tych środków również będą organizowana akcja letnia dla dzieci, więc bardzo by nam zależało na przegłosowaniu tego programu. Tu jeszcze tylko dodam, że to są te pieniądze znaczone i tutaj tych pieniędzy nie obejmuje ten program oszczędnościowy. Tutaj nie możemy nic ścinać, więc chodzi tylko o to, żeby tutaj już swobodnie mogli działać. Dziękuję bardzo. Ja mam tutaj instrukcję. Wiceprzewodniczący, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, państwo burmistrzowie, panie pomocniku, ja mam pytanie. Jaka kwota przeznaczona jest na akcję Lato dla dzieci z tego programu i w jakim terminie odbędzie się i gdzie wypoczynek? Dziękuję. Bardzo proszę, pan dyrektor. Jeżeli chodzi o budżet, szanowni państwo, to budżet tak naprawdę został układany przez moich poprzedników, tak, bo on jest na rok 2019, więc on był układany w 2018. W związku z tym może takie pytanie mi zostać zadane za rok. W tej chwili bazuję na tym, co zastałem i myślę sobie, że to pytanie do pani, to w granicach jest chyba 400, w tamtym roku chyba było 470 tysięcy, tak, pani skarbnik, jeżeli się nie myli. O rocznym. Mi chodzi dla tych dzieci, co wyjeżdżają w ramach tej profilaktyki akcji Lato. Tak. Tak. To chyba konkurs był ogłoszony, co nie nawet? Proszę Państwa, ja powiem tak prosto i jasno i wyraźnie. Mamy 55 tysięcy, są to środki na wypoczynek letni poza miejscem zamieszkania i to są środki wydatkowane w formie dotacji dla organizacji pozarządowych.
My już mamy etap wyłonionych jakby organizacji, które ten wypoczynek zorganizują, więc kwestia podpisania umów i te środki przekazane zostaną na rachunki organizatorów. W miejscu zamieszkania mamy teraz 30 tysięcy i będzie to akcja Lato prowadzona przez OSIR i do 30 tysięcy w Domu Kultury, jak do Bogatyńskim Ośrodku Kultury. Będzie to przekazana dotacja oraz, jak dobrze pamiętam, 20 tysięcy zostało jeszcze w OSIR-ze, to jest również wypoczynek letni w miejscu zamieszkania. Mamy jeszcze środki na realizację wypoczynku letniego w sołectwach i to też będzie w ramach zadań realizowanych przez OSIR. Tutaj również środki zostaną przekazane, ale zadanie będzie realizowane przez OSIR. 10 tysięcy są to tak zwane małe granty i to jest również w okresie wakacyjnym będą realizowane programy. Tutaj organizacja pozarządowa wystąpiła do nas z ofertą organizacji takich zadań w okresie wakacyjnym i te 10 tysięcy, to jest tak zwany mały grant, również zostaną, ta kwota zostanie przekazana dla organizacji w celu zorganizowania zajęć wakacyjnych dla dzieci. Bardzo dziękuję. Czy pani Krystyna Piwowarska? Tak? Pani przewodniczącej się odnieść, że te sesje zwołuje pani i że może trzeba będzie dwie w miesiącu, nie, bo tak i tutaj się chyba... A nawet chyba trzy, bo dwie to się odbywa. Nikt się z radnych nie buntuje przeciwko temu, że ilości sesji, tylko ja mówiłam kiedyś już na temat tego, co dzisiaj, nad czym dzisiaj mieliśmy obradować. Tych punktów, gdyby teraz dołożyć teraz sprawozdanie wszystkich tych spółek. Byłoby ciężko, tak. Jakby było ciężko, my siedzimy, ale ja uważam, że tak, połowy radnych wtedy już nie ma, bo nie wytrzymują, każdy ma jakieś jeszcze swoje obowiązki, powiedzmy, sytuacje życiowe. A dwa, zainteresowanie i skupienie nad tym, bo prezesi przygotowują się, opracowują materiały, no jest jakieś tam wyzwanie dla nich, żeby i połowa rad, no i słucha tego dwie, trzy osoby. Tak, i dokładnie. Jest to przykre. I mówiłam, że tego typu takie posiedzenia, które będą sięgały 22, no naprawdę nie mają sensu. Dlatego pani radna apeluje jeszcze raz. Więcej pracy poświęcajmy w komisjach, gdzie wszystkie te pytania, które teraz słyszę, padły do pana dyrektora, mogłyby... Zrozumieć, że tej komisji nie... Rozumiem, pani... Bo materiałów pani radna, nie było. Pani radna, więc na przyszłość apeluję. Komisję i to jest rozwiązanie. Abyśmy tutaj tylko i wyłącznie głosowali. Tak jak to się odbywa w innych gminach. A więc głosujemy. Kto z państwa jest? Chwileczkę, zaraz ustawimy tylko się nad projektem numer 96. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Nie poprawiona jeszcze. Nie poprawiona. Na sali jest obecnych 19 radnych, głosowało 18 radnych, za podjęciem uchwały było 7 radnych, przeciw było 10 radnych, jeden radny się wstrzymał, jeden radny nie głosował. Stwierdzam, że uchwała nie została podjęta. Mogę pani przewodnicząca? Bardzo proszę. Szanowna pani przewodnicząca, ja mam takie pytanie do radnych, bo padły tutaj pytania, jakąś pomyłkę w liczeniu, a nikt się nie odniósł merytorycznie do programu. Ja nie do końca rozumiem, szanowni radni, z czego to wynika, bo rozumiem, gdybyśmy państwo zapytali jakieś merytoryczne rzeczy. Myślę sobie, że ja nie rozumiem w ogóle tego. Tak naprawdę utrudniacie państwo w ten sposób, bo mówię, można się pomylić w liczeniu, faktycznie pomyliłem się w liczeniu, tak, i za to przepraszam, można to poprawić. Ale jeżeli
nie ma pytań merytorycznych związanych z całością. Ja chcę to jestem bardzo zaskoczony tak naprawdę. Działacie państwo w ten sposób na szkodę ludzi, którzy z tych środków, z tego programu mogą działać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze pozostać, bo jest kolejny projekt uchwały numer 97 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta i gminy Bogatynia. To jest również projekt przygotowany przez pana, tak? Tak. Otwieram dyskusję. Pan Krystian Bajsarowicz, proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Państwo burmistrzowie, szanowna rado. Ja mam jeszcze również pytanie do pana. Jaki jest skład osobowy komisji, która ma rozwiązywać wskazany problem alkoholowy i związany z narkomanią? Czy są to pracownicy zatrudnieni w jednostkach samorządowych gminy? Czy są to dwie różne komisje, czy jedna ta sama? Bardzo proszę, pan może... dyrektor. Tak, tak. Pani przewodnicząca, może pan powtórzyć pytanie, bo nie zrozumiałem. Jeszcze raz, tak? No to chwileczkę, bo tutaj się udziela głosu jednej osobie. Teraz. Jaki jest skład osobowy komisji, która ma rozwiązywać wskazany problem alkoholowy i związany z narkomanią? Czy to są pracownicy zatrudnieni w jednostkach samorządowych gminy? Czy są to dwie różne komisje, czy jedna i ta sama? Proszę bardzo. Dziękuję za powtórzenie pytania. Tak się składa, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest jedna tak naprawdę, więc ona działa w różnych obszarach. Dlatego, że ustawodawca przewidział, proszę państwa, że środki, które będą, z których będzie realizowany program przeciwdziałania narkomanii, będą finansowane z tego, z funduszu korkowego i dlatego jest jakby jedna komisja. Zresztą jak panie radny, pan pewnie przeglądał dobrze program, jak zobaczył sobie obszary i sfery tak naprawdę, to pan zobaczy, że jeżeli chodzi o problematykę uzależnień od alkoholu czy problematykę uzależnień od narkomanii, ustawodawca w dwóch różnych ustawach, tak, czyli z 2005 roku o narkomanii i z 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, te obszary określił bardzo podobnie, bo uzależnienie ma jakby jeden charakter, ma jeden korzeń. I no w Polsce funkcjonują dwie ustawy, tak? Być może niedługo będzie funkcjonowała trzecia ustawa, jeżeli chodzi o uzależnienia behawioralne, tak zwane czynnościowe. Na razie takiej ustawy nie ma, ale ustawodawca czy organ wykonawczy, Rada Ministrów, wskazała w programie Zdrowe na lata 2016-2020 w punkcie drugim tego swojego programu, że również pod uwagę powinny być uzależnienia behawioralne i one jakby są... Tak naprawdę taki sam korzeń, to tego samego dotyczą. Dlatego jest jedna komisja i tak, jeżeli chodzi o skład personalny tej komisji, no to są osoby, które muszą zostać przeszkolone, tak, czyli w danej materii, jeżeli chodzi o uzależnienia. Są to pracownicy samorządowi i pozarządowi, poza samorządowi. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Projekt numer 97. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Już, chwileczkę. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za podjęciem uchwały było 7 radnych. Przeciw było 8 radnych, wstrzymało się 3 radnych, 1 radny nie głosował. Stwierdzam, że uchwała nie została podjęta. Bardzo dziękuję. Czy ja mogę usłyszeć jakieś komentarze od rady, dlaczego? Bo ja tego nie rozumiem. Nikt z państwa nie zna, co posiada na komisji. Na komisji. Panie radny Tracz, pan głosował te programy. Jak był pan w tym, za każdym razem. Może pan przyjść na komisję? Może przyjść do pana. Jak pan przyszedł do pana.